Cześć, tu Babka z Majcy. W dzisiejszym odcinku całkujemy funkcję wymierną, czyli taką, gdzie w liczniku i w mianowniku mamy jakiś wielomian. Jak to robimy? Będziemy chcieli zapisać funkcję, która jest tutaj pod naszą całką, jako sumę ułamków prostych, czyli będziemy rozkładać to na ułamki proste. Jakie będą ułamki proste w tym przypadku? Jeżeli w mianowniku macie wielomian rozbity na takie czynniki, gdzie najwyższy stopień to jest stopień pierwszy, czyli widzicie, mamy x minus 1, x plus 2, x plus 3, nigdzie nie mamy żadnych kwadratów ani wyższych potęg, to będziemy szukali takich liczb, że ten ułamek jest równy a przez x minus 1 plus b przez x plus 2 plus c przez x plus 3. Jeżeli byście mieli tylko te dwa pierwsze nawiasy, to nie byłoby tego trzeciego ułamka. Jeżeli byłby tu kolejny nawias, na przykład x plus 7, to tu by było plus d przez x plus 7. Ok, jak znaleźć te liczby ABC? No ja robię tak. Najpierw mnożę sobie przez cały ten mianownik, czyli mnożę przez x plus 1, mnożę przez x, tu będzie minus 1, tak? Bo pierwszy x minus 1, mnożę przez x plus 2 i mnożę przez x plus 3. Ok, to z lewej strony mi zostanie x, a z prawej strony, no x minus 1 się skróci i będzie a w nawiasie x plus 2, x plus 3, bo przez to domnożyłam, plus b, tym razem skróci się x plus 2, zostanie x minus 1, x plus 3, plus c, x plus 3 się skraca, ale x minus 1 i x plus 2 zostaje. To ma być prawdziwe dla każdego x-a. My będziemy teraz szukać literki a, b, c. To jeden ze sposobów jest taki, że można sobie, skoro ma być prawdziwe dla każdego x-a, można za x-a sobie wstawić minus dwójkę, wtedy wyzerują się te dwa nawiasy. Tu się nie wyzeruje, tu będzie minus dwójka i od razu wyznaczymy b. Później na przykład minus trójkę, to ona się wyzeruje ta część i ta część. Wyznaczymy c. I jeszcze wstawimy jedynkę, wtedy będziemy mogli wyznaczyć a. Ale drugi sposób jest taki, bo ten sposób zadziała Wam prawie zawsze, a sposób, który zadziała zawsze, to jest wymnożenie tego wszystkiego i posegregowanie tego, żeby był tutaj wielomian, no to będzie wielomian stopnia drugiego, i później porównywanie współczynników z wielomianem, który jest z lewej strony. I ja tym sposobem rozwiążę ten przykład. A Wy możecie przerobić sobie ten drugi. Pierwszy to będzie a, x kwadrat, później będzie 2x plus 3x plus 5x, robi się i plus 6. Plus b, tu mam x kwadrat plus 3x minus x, czyli plus 2x minus 3 i plus c, x kwadrat plus 2x minus 1, czyli plus x minus 2. Czyli co będę miała przy x kwadrat? Przy x kwadrat to mam a plus b plus c. Przy x mam 5a plus 2b plus c. I wyraz wolny to będzie 6a minus 3b minus 2c. I teraz zobaczcie. Tu nie mam x kwadrat, czyli to, co stoi przy x kwadrat, to jest 0. Przy x tutaj współczynnik to jest 1. Czyli to jest 1 i nie mam wyrazu wolnego, czyli to jest 0. No, ten nawias mogłam tutaj zamknąć na końcu. Czyli mamy układ równań taki, że a plus b plus c równa się 0 oraz 5a plus 2b plus c równa się 1 i 6a minus 3b minus 2c równa się 0. I chcemy to rozwiązać. Z pierwszego wyznaczymy sobie c. C to jest minus a minus b. I wstawimy do drugiego. Jak tu odejmę minus a minus b, to mam 4a plus b równa się 1, a tu jak odejmę a to nie, to mamy tak, 6a minus 3b minus 2 i c to było minus a minus b równa się 0. To jeszcze tak, stąd mogę wyznaczyć b, że to będzie 1 odjąć 4a. I co mamy tutaj teraz? 6a odjąć 3b, czyli 3 razy 1 minus 4a, minus 2,
minus a, minus b, czyli zmieniam znaki, minus 1, plus 4a i to równa się 0. To opuścimy nawiasy. Plus 12a, plus 2a, plus 2, minus 8a równa się 0. To teraz ile mamy tych a? 6, 18, 20, odjąć 8, czyli 12a równa się, tutaj będzie minus 1, przerzucę na drugą stronę 1. Czyli a równa się 1/12. To policzę sobie b. 4 razy 1/12, czyli 2/3 to jest b. A c to jest minus a minus b. Czyli minus 1/12 minus 2/3, czyli minus 8/12. Minus 9/12, czyli minus 3/4. Ok. Mamy wyliczone te współczynniki a, b i c. Czyli zobaczcie, mogę napisać, że x przez x minus 1, x plus 2 razy x plus 3 to jest... I teraz a mi wyszło 1/12, czyli 1/12 przez x minus 1 plus b wyszło 2/3, 2/3 przez x plus 2 plus c, czyli minus 3/4 przez x plus 3. Mam nadzieję, że nie pomyliłam się tutaj gdzieś w obliczeniach. I teraz zobaczcie, wobec tego, skoro to jest równe, to jak dopiszę całki, to będzie prawda. Czyli tutaj wszędzie dopisuję dx, dx, dx. I teraz zobaczcie, co mam tutaj z tej prawej strony. 1/12 idzie przed całkę, a tu mi zostanie 1 przez x minus 1 i z tego mam policzyć całkę. No to jest logarytm naturalny x minus 1 plus 2/3 logarytm naturalny x plus 2, tak? Tu idzie 2/3 przed całkę, tak jak 1/12 poszła przed całkę i minus 3/4 też pójdzie przed całkę. I zostanie logarytm naturalny x plus 3 i jeszcze dodaję c. I mam rozwiązaną tą całkę. Czas na drugi przykład. Też mamy funkcję wymierną, czyli na górze i na dole wielomian. Ja przemnożę sobie przez minus 1, bo wolę, żeby na dole było x do czwartej minus 1, lepiej mi się to będzie rozkładało, a później lepiej będzie mi się liczyło całki. Znowu chcemy zapisać minus x przez x do czwartej minus 1 w postaci ułamków prostych. W poprzednim przykładzie mieliśmy mianownik rozbity na czynniki. No to tutaj nie mamy takiego prezentu, spróbujemy go sobie zrobić. Czyli najpierw zastanówmy się, co będziemy mieć tutaj w mianowniku. No ze wzoru skróconego mnożenia będzie to x kwadrat minus 1 razy x kwadrat plus 1. Czyli mamy minus x, ten pierwszy nawias jeszcze na dwa nawiasy ze wzoru skróconego mnożenia rozbijacie. I teraz pytanie jest, jakie będą ułamki proste w sytuacji takiej, gdy w ostatnim nawiasie mamy funkcję kwadratową i tutaj delta mniejsza od zera, czyli już nie rozbijemy na kolejny nawias. Otóż, zaczynamy najpierw od tego, co wcześniej, czyli a przez x minus 1 plus b przez x plus 1 plus, i teraz uwaga, jeżeli tu mamy x kwadrat plus 1, delta jest mniejsza od zera, czyli nie dam rady już rozbić dalej, bo gdybym dała radę, to bym miała jakieś dwa ułamki proste, to tutaj będzie cx plus d. Czyli na górze dajemy cx plus d, a na dole x kwadrat plus 1. I teraz znowu, pomnożę przez x do czwartej minus 1. Zobaczmy z lewej strony minus x, a z prawej strony co nam zostanie? Tu zostanie a x plus 1 razy x kwadrat plus 1. W b skróciło się x plus 1, to zostało x minus 1 i x kwadrat plus 1. I cx plus d, a to się skróci i zostanie x minus 1 razy x plus 1. Mogę napisać od razu, że x kwadrat minus 1, bo tam by mi się nie zmieściło. I teraz będziemy segregować z prawej strony,
a później porównywać współczynniki z wielomianem, który jest z lewej strony. Ok, to co robimy? No, wymnażamy każdy z każdym. X do trzeciej plus x kwadrat plus 1. Przy b będziemy mieć x do trzeciej plus x minus x kwadrat minus 1 plus, tu mamy tak, cx do trzeciej minus cx plus dx kwadrat minus d. Teraz trzeba to trochę posegregować. Czyli co będziemy mieć przy x do trzeciej? X do trzeciej było tu, czyli jest a plus b plus c. Co będziemy mieć przy x kwadrat? Tu było a, tu było b, ale z minusem, bo jest minus x kwadrat, jak przemnożę przez b, to jest minus b. I tutaj plus d. Lecimy dalej. Przy x mamy znowu a plus b minus c. I wyraz wolny bez żadnych x-ów mam a minus b minus d. I tak jak mówiłam, porównujemy ze współczynnikami z lewej strony, bo te wielomiany mają być równe, to znaczy dla każdego x-a ta sama wartość. Przy x do trzeciej nie mam. Czyli tu jest 0. X kwadrat nie mam, czyli tu jest 0. To co przy x? Minus 1. Wyraz wolny 0. Czyli mam układ 4 równań i 4 niewiadome. Po pierwsze, a plus b plus c ma być 0. Po drugie, a minus b plus c plus d. Tutaj mamy d, jeszcze raz sprawdźmy. To było przy x kwadrat. Tak, plus d ma być równe 0. Teraz a minus a plus b minus c ma być równe minus 1 i a minus b minus d ma być równe 0. To z pierwszego wyznaczę sobie a minus b minus c i wstawię do dwóch następnych. Czyli będę miała minus 2b minus c plus d równa się 0. Minus b plus b, to mi się wyzeruje. Minus 2c równa się minus 1. I minus 2b minus c minus d równa się 0. Stąd mam c równe 1 druga. Jak odejmę stronami to równanie i to równanie, to wyjdzie mi, że d musi być równe 0, bo będzie 2d równa się 0, czyli d równa się 0, czyli mam już c i d. No jak mam c i d, to wyliczę sobie tutaj b, czyli mam minus 2b minus 1 druga, tak, minus c plus 0 równa się 0, czyli dodaję 1 drugą i dzielę przez minus 2, czyli będzie 1 druga przez minus 2, czyli minus 1 czwarta, to jest b. Czyż mam 3, a to było minus b minus c, czyli 1 czwarta minus 1 druga, czyli minus 2 czwarte, czyli minus 1 czwarta, to będzie a. Ok, czyli mój ułamek minus x przez x do czwartej minus 1 mogę zapisać jako a przez x minus 1, a czyli minus 1 czwarta, minus 1 czwarta przez x minus 1. Plus b, czyli minus 1 czwarta przez x plus 1, plus cx plus d, czyli 1 druga x plus 0, czyli 1 druga x przez x kwadrat plus 1. I teraz tak, dopisuję wszędzie całki, pamiętam o tym dx. I teraz łatwiej mi będzie policzyć te całki, które są z prawej strony. No to lecimy. Te liczby, które są tutaj, mogę dać przed całki, tak? Jedną, drugą też.
całka z 1 przez x minus 1 dx to jest logarytm naturalny, wartość bezwzględna z x minus 1 plus c. Czyli jak tu będzie plus, to tu będzie logarytm naturalny, wartość bezwzględna z x plus 1. Czyli te dwie całki już ogarnę. Teraz jak policzyć całkę x przez x kwadrat plus 1 dx? Dopisałabym dwójkę tu i jedną drugą przed całkę. Zaraz zobaczycie dlaczego. Bo było takie twierdzenie, że jeżeli mam na dole jakąś funkcję p od x, a na górze jej pochodną, to jest to logarytm naturalny z wartość bezwzględna z p od x plus c. No więc sprawdźmy. Jakbyśmy robili pochodną z prawej strony, to by było 1 przez p od x razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy pochodna p od x. I byśmy mieli to. Czyli jak ja tak zapisałam, to widzę, że to jest moja funkcja, a to jest jej pochodna. Tutaj mamy współczynnik 1 druga, więc to będzie 1 druga przed tym logarytmem. Czyli będzie 1 druga, logarytm naturalny, x kwadrat plus 1 plus c. No, mogłam dać tutaj nawiasy, a nie wartość bezwzględną, no bo x kwadrat plus 1 jest większy od 0. Ok? A jakbyście nie znali tego wzoru i tego sposobu, to co mogliście tutaj zrobić? Podstawienie. Za x kwadrat plus 1 podstawić sobie t, pochodna 2x dx to jest dt. Mamy tutaj 2x dx. Podstawiamy i liczymy. Ok. Wracam tutaj. Czyli moja całka, może zrobimy tutaj, że zrobiliśmy sobie przerwę. Wracając do naszej całki, to jest tak. Minus 1 czwarta logarytm naturalny x minus 1. Minus 1 czwarta logarytm naturalny x plus 1. I jeszcze tutaj plus 1 druga logarytm naturalny x kwadrat plus 1 plus c. I to jest wynik zliczenia naszej całki minus x przez x kwadrat minus x do czwartej minus 1. Mam nadzieję, że wyszło nam tak samo i mam nadzieję, że to zrozumieliście i rozwiązaliście to tak samo jak ja.